Zastanawiasz się nad kupnem. To znaczy inaczej, Trebuł, zapytam się tak. Masz Wiedźmina, rozumiem. I grałeś w Wiedźmina. I Wiedźmin ci się podobał. Nie, bo to jest bardzo proste pytanie. No, jeżeli trebuch masz, tak, każda możliwa opcja, go przeszedłeś. Jeżeli przeszedłeś Wiedźmina i Wiedźmin ci się podobał, to tym bardziej spodoba ci się Kingdom Come Deliverance. Tym bardziej ci się ta gra spodoba. Bo mówię, biorąc pod uwagę to, że mówię, pewne sterowanie, tak? Podejrzewam, że gdybym grał na padzie, też by mi się wygodnie grało nawet na padzie. Ale mówię, pewne sterowanie jest po prostu widać, że jest to gra wypuszczona w tym samym momencie na konsolę. Ale powiem, tak jak mówię, jeżeli masz Wiedźmina, grałeś Wiedźmina i Wiedźmin ci się podobał, to jak mówię, jakbyś z Wiedźmina wyciągnął magię i potwory, to masz Kingdom Come. Tak naprawdę. Jest cała masa questów. Questy nie są na tobie w żaden sposób wymuszane. O mordę, dzięki za followa. Questy nie są na tobie w żaden sposób wymuszane. Możesz je zrobić, możesz ich nie robić, możesz je totalnie olać. Możesz olać w ogóle główną quest linię i sobie latać, zabijać bandytów, tak? Albo latać na polowania i polować. Tysiące różnych rzeczy. Tysiące różnych rzeczy możesz robić. Czy ja miałbym się do czego w tej grze przyczepić? Podejrzewam, że mógłbym się poprzyczepiać trochę na przykład do perków, do jakichś takich drobnych rzeczy, ale do niczego więcej. A i to jest właśnie też jedna z różnic, bym powiedział, Trebuch z... pomiędzy chyba Wiedźminem, bo w Wiedźminie, jak mówisz, jeżeli są poziomy trudności, tutaj nie masz poziomów trudności. Tu jest jeden poziom trudności. Znaczy, ja wam powiem tak. Walki Wiedźmina nie widziałem. Znaczy inaczej, sam nie grałem w Wiedźmina, żeby móc o tym powiedzieć. Natomiast patrząc na to, jak jest tutaj gra wykonana i jak tu jest walka zaprezentowana i patrząc z perspektywy osoby, która zajmuje się walką od sporego już czasu, już od ponad 100 lat, jest bardzo to dobrze rozstrategowane. Jest bardzo, bardzo dobrze to zrobione. Nie masz sytuacji takiej, że odkładasz kogoś mieczem po głowie, on se żyje, żyje, żyje. Wiadomo, że mam pancerz na głowie, tak? Mam nawet taka właśnie prosta rzecz, jak chociażby zdjęcie przeszywki spowoduje zwiększenie tych obrażeń obuchowych, tak? Bo nie ma ci co zamortyzować tego uderzenia. Tak samo, jakbym chciał biegać w samej kolczudze, no to będę odporny na cięcia i pchnięcia, ale jakiekolwiek obrażenia obuchowe, no, zabolą. Ale to też nie jest tak do końca, bo cięcie może nie spowoduje, miecz czy topór nie wejdzie mi w skórę, ale spowoduje pęknięcie skóry i to też jest fajnie oddane tutaj, z tego co zauważyłem. Także jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie to zrobione. Naprawdę walka mi się bardzo podoba w tej grze. Jest rzeczywiście coś takiego, że bardziej opłaca się uciec i gdzieś się schować i właśnie postrzelać do kolesi z łuku i dopiero później wejść do walki jeden na jeden, niż pchać się do walki nawet jeden na dwóch. Jeden na dwóch walkę przegrasz. Długi miecz i pchnięcie, jedno pchnięcie i po każdym kozaku. Wiesz co? Ja używam krótkiego miecza. Dwuręczne miecze dla mnie, powiedzmy właśnie mówię z takiej perspektywy osoby, która się trochę na tym zna i trochę potrafi, są no bardzo, że tak powiem, trafione.
Masz to i tak w tym momencie na przykład noszę więcej pancerza niż ja bym normalnie założył do walki. Ja przeważnie, jeżeli wychodzę do jakiejś cięższej walki, to właśnie zakładam przeszywanicę kolczą, albo zamiast kolczej zakładam lamelkę. Inaczej, nie masz. Nie ma czegoś takiego, jak ty piszesz, czyli że jakieś modyfikatory zapełną zbroję płytową, która ci spowoduje to, że będziesz bardzo powolny i tak dalej, ale będziesz za to bardzo głośny. Czyli nie podkradniesz się do żadnego przeciwnika, nie podejdziesz do żadnego przeciwnika i nie zabijesz go po cichu, tylko on cię usłyszy i zobaczy z daleka, tak? Bo się świecisz, tak? Bo masz płytę na sobie. Z drugiej strony na przykład też im więcej pancerza posiadasz, im cięższy ten pancerz nosisz, tym mniej możesz rzeczy ze sobą w ekwipunku nosić. Zobacz, ja w tym momencie mam co? Napierśnik płytowy, kolcze spodenki, niewiele tego pancerza płytowego posiadam. A zobacz, że jestem prawie na limicie tego, co mogę nosić ze sobą. Biorąc pod uwagę, że mam dodatkowo, prawda, miecz, tarczę, łuk i trochę strzał. Także wiesz. Taka drobna dygresja, drobna przerwa. Dobra, mamy trochę kasy. Moglibyśmy sobie coś kupić ładnego, nie? Zobaczmy, czy jest jakiś fajny mieczyk do kupienia. Przede wszystkim chciał, kurde, dorwać jakąś fajną szablę. Mamy same matce. Minimum agility 9. A my co mamy? Stingera nasz ma stab 79. A ja wiem, czy znajdziemy coś lepszego od tego naszego Stingera. Dobra. Jak nie broń, to może pancerz kupimy jakiś? God save you. God save you too. Mogliśmy ze tarczę kupić lepszą. Tysiąc kosztuje, ale kurczę, w porównaniu z siłą mamy wystarczającą. Shield decorated, 115 defense, te mają 150, 20 charyzmy. Dużo większy durability. Jakieś opancerzenie nóg by się nam przydało. Mamy saksońskie. Nie chciałbym się pozbywać butów.
Czy masz, mam ochotę na wycieczkę? Bo zależy gdzie. Jakieś ładne naramienniki moglibyśmy sobie sprawić. Znaczy, mówisz o tej skrzynce, która tu jest? Skrzynka została z nowym patchem wycofana, mój drogi. Już nie ma takich darmowych skrzynek z lutem, które sobie leżą po mapie. Już ich nie ma. Jest to jedna rzecz, którą zmienili w patchu. To myślę, że kupimy sobie tarczę. Kupimy sobie. Na ramienniki. W sumie najczęściej dostajemy. Lockpicking zmienili. Jest troszeczkę inny niż był. Bo jest łatwiej. Łatwiej jest przełamywać zamki. Walał, kurde, jakiś pancerz na nogi, jednak mimo wszystko. Saksońskie. To jest hełmik, który moglibyśmy poużywać. Na przeszywkę mamy jakąś fajniejszą. Saksońska jest ładna. Ciemna saksońska. To daje 39, 44, 29. No i to jest chyba najlepsze, co moglibyśmy kupić. Dublet nie będzie. Nie wiem, taki czy zielony. Weźmiemy. Czyli co, to mamy, to mamy. Kolczej żadnej chyba lepszej nie kupimy. No, może bym ten hełm kupił, kurczę, rzeczywiście. Jeszcze te saksońskie nogi by się przydało kupić. Gdzie one były? $4500 za drobną wymianę sprzętu, nie? To jest co za książka? Skillbook Constraint.
pohandlujmy. Let's talk about the price. Aye. O panie, kurde. What do you say to this? Well, a little more and we'll call it a deal. You're flaying me here. Come now. Just a little more and we have a deal. 450. See now. I knew we'd come to an agreement. A co myśmy tam jeszcze kupili? No wszystko. Sprzedajmy teraz to, co żeśmy mieli. Się chłopak wzbogacił 7000. I'd like to discuss the price. Why not? Daj mi 190. Dobra, 180 pewnie weźmiemy. I'd almost... Since it's you. Tak jak myślałem. No, ale przynajmniej teraz, kurde, jakoś wyglądamy. Siłę mamy na 9, na 10 dostaniemy, co muła dostaniemy kolejnego? Nie, na 12. Mi się trochę dozbroili. A, tarcza. Jest ta tarcza. No właśnie. Przy tą tarczę musimy sprzedać. Zresztą do niczego nie będzie potrzebna. No, to ja tobie tarczy nie sprzedam. Tarczę muszę sprzedać, kurde. To, że ty sprzedajesz tarczę, nie znaczy, że kupisz tarczę, tak? Ja nie chcę gadać o naprawach. Czy nie będziemy targować? Dobra, ile nam zostało kasy? 854. No trzeba by pójść popolować sobie. No właśnie, może to naprawimy. Czy ja to mogę naprawić? Chciałbym zobaczyć, jak on będzie w tym wyglądał. Hej! Can we do something about the price? Is this a- well? Agree? Well, no. No dobra, zobaczmy, jak on by wyglądał. Barbara.
To ci zdejmiemy. No, merka skórzana jest fajnie. A to? No, merka mi się bardziej podoba. O, tak mniej więcej Iron wygląda, jak wychodzi do bitwy na jakimś festiwalu. Chociaż jeszcze kolczą bym musiał tutaj gdzieś dołożyć. No, tylko że lamelka jest metalowa. No, tak mniej więcej. I rękawice mam nie płytowe. Ech, dobra, wróćmy do naszego standardowego ubioru. Ale sobie zostawię te. Może się jeszcze do czegoś tam kiedyś przydadzą. Może sobie cały set zbiorę. Dobra.